Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w 145. odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii i świadomym życiu. Nie wiem, czy wiecie, ale dane ze stycznia 2021 raportują, że w Polsce z mediów społecznościowych korzysta prawie 26 milionów osób, a to zdecydowanie więcej niż połowa, bo około 68,5% populacji naszego kraju. Samego Instagrama używa blisko 9 milionów osób, a statystyczny Polak spędza w internecie prawie 7 godzin dziennie, w tym 2 godziny w mediach społecznościowych. Wiele z nas nie wyobraża sobie dnia bez scrollowania i sprawdzania, co dzieje się u innych, czasem u znajomych, a czasem u obcych nam osób. I odwrotnie, nierzadko to my stajemy się niewolnikami uwieczniania i udostępniania fragmentów z naszego życia. W konsekwencji wydaje mi się, że angażujemy się bardziej w świat z naszych ekranów niż ten fizyczny, co jest dość smutne. I choć social media mają wiele plusów, i wiele im zawdzięczamy, nie ulega wątpliwości, że bardzo często ich nadużywamy. I jak ze wszystkim w nadmiarze, ma to negatywne skutki na naszym zdrowiu psychicznym i fizycznym, ale jak wiecie, ja tego nie rozróżniam. Zaburzenia nastroju, stany lękowe, stany depresyjne, problemy ze snem, problemy z koncentracją czy spadek poczucia własnej wartości to są zjawiska, które bezpośrednio łączy się ze skutkami obecności w mediach społecznościowych w tak intensywnym stopniu, w jakim wygląda to obecnie. I problem ten dotyczy szczególnie, niestety, osób bardzo młodych, tych najbardziej podatnych. Także nie ulega wątpliwości, że każdemu z nas przydałby się sporadyczny albo i nawet regularny detoks cyfrowy. Ja z lepszym lub gorszym skutkiem próbuję weekendów bez Instagrama. Staram się też nie korzystać z telefonu przez pierwszą godzinę po przebudzeniu, ani tak przynajmniej pół godziny przed pójściem spać. Ale to, o czym tutaj mówię, to jest przysłowiowy pikuś w porównaniu z historią, której posłuchamy dzisiaj, ponieważ moja rozmówczyni zrobiła sobie roczną przerwę od Instagrama. Olka Kaźmierczak, o której mowa. Olka, która zajmuje się soul coachingiem, wiosną 2020 i tę decyzję podjęła przed wybuchem pandemii, postanowiła wyłączyć się z Insta. Z miejsca, w którym od lat budowała swoją markę osobistą. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o tym, jak to jest żyć bardziej offline i dlaczego była to jedna z najlepszych decyzji w jej życiu. Dodatkowo zapytam Olę o to, jak zdobyła się na porzucenie kariery w branży mody i postanowiła pójść w nieznane w poszukiwaniu własnej drogi. Także porozmawiamy o tym, jak uwierzyć w to, że zasługujemy na szczęście i spełnienie oraz jak budować pewność siebie i ufać swojej intuicji. Ta rozmowa jest, moi drodzy, balsamem dla duszy i promykiem nadziei dla tych nieco zagubionych. I wierzcie mi, i powiem to niczym Karolina Coelho, ale każdy z nas może odnaleźć siebie. Zanim jednak przejdziemy do tego odcinka, powiem tylko szybko, że możecie się przełączyć na YouTube'a, jeśli macie ochotę nas obejrzeć, bo już od kilku miesięcy podcasty ukazują się też w wersji wideo. A jeżeli macie ochotę wesprzeć ten podcast i moją działalność, to zapraszam Was do odwiedzenia mojego sklepu internetowego i do zakupu moich produktów elektronicznych, czyli przeróżnych e-booków o zdrowym stylu życia, e-booka kulinarnego i codziennika w wersji elektronicznej. Wszystkie szczegóły na temat tych produktów znajdziecie w opisie i 10% ze sprzedaży w sklepie online przekazuję każdego miesiąca innej fundacji. Jeszcze w maju jest to fundacja F. Ale w czerwcu, no bo nie wiem, kiedy tego słuchacie, ale w czerwcu będzie to inny cel, o którym powiem za tydzień w odcinku solowym, ale zdradzę, że będzie to coś związanego z dzieciakami. Także ja już nie przedłużam i zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Olką Kaźmierczak. Cześć, Ola. Cześć. Bardzo jest mi miło gościć Cię w podcaście i tak się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie i że ugościłaś mnie tak pięknie u siebie i dla osób, które nas oglądają na YouTubie, to możecie zobaczyć, że otoczenie jest zupełnie nowe. Jesteśmy w Gdańsku i chciałabym zacząć od pytania, na które niewiele osób zna odpowiedź, czyli jak wygląda świat bez Instagrama? On przede wszystkim wygląda, bo masz okazję do tego, żeby go zobaczyć.
i masz okazję do tego, żeby go poczuć, więc staje się nagle bardzo wyrazisty. I pamiętam taki moment, jak właśnie to było w marcu rok temu, jak zdecydowałam się wziąć wolne i początkowo to miało być 3 miesiące, a zrobił się z tego gap year, więc... I właśnie pamiętam taki moment, jak siedziałam na werandzie w swoim domu i patrzyłam na ptaki i nagle usłyszałam, że one są za oknem i naprawdę mieszkam tu prawie 4 lata, a nigdy wcześniej nie słyszałam, że mam ptaki w ogrodzie i nigdy wcześniej nie widziałam, że wiosna ma kilka różnych faz i że to nie jest tylko ten moment, kiedy jest szaro, a później nagle jest niebiesko, tylko rzeczywiście jest jakieś przejście i ono trwa i ma różne etapy i to było dla mnie totalnie niesamowite. I jak sobie myślę o takich momentach, w których się narodziłam na nowo, to był właśnie ten moment. A zdajesz sobie sprawę, że powiedzenie użytkownikowi internetu czy mediów społecznościowych, że ma się wyłączyć nawet na te 3 miesiące, już nie mówiąc o roku, że to budzi w ludziach niepokój, że to jest coś totalnie abstrakcyjnego? Czy robiąc to, podejmując się tego, nie bałaś się, że też będziesz miała tak zwane FOMO, że będziesz się bała, że coś cię ominie w tym czasie? Słuchaj, no ja miałam FOMO przede wszystkim i cieszę się... To dobrze, jesteś człowiekiem. Jestem człowiekiem. Ja mam taką zasadę, że boję się i tak robię i tak idę dalej. I po czasie widzę, że jakby postąpiłam w jakiś konkretny sposób, bo tego chciałam i bo ta sytuacja, w której byłam, już była na tyle nieznośna dla mnie osobiście, dla mojego układu nerwowego, dla mojego zdrowia psychicznego, że po prostu potrzebowałam się wyłączyć. I z tym FOMO jest tak, że ono było u mnie na początku, dlatego... Wyłączyłam się z Instagrama, ale też czasami zajrzałam, czasami coś tam zapostowałam, tak żeby dać znać ludziom, że żyję. I też widzę, kiedy zadajesz to pytanie, że trochę robiłam to chyba dlatego, że bałam się, że moi obserwatorzy o mnie zapomną. Że bałam się, że wypadnę z obiegu. Tak. Bałam się, że mnie ominą ważne rzeczy. I myślę, że taka myśl, że i takie uczucie, że mogę to odpuścić, przyszło tak naprawdę nie w momencie, kiedy się wyłączyłam z Instagrama, tylko chwilę później, kiedy okazało się, że życie toczy się nie w tym miejscu, co mi się wydawało, że ono jest. I wyjście z tej iluzji Instagrama i z tego poczucia, że uczestniczymy w czyimś życiu, do swojego życia i uczucia, że uczestniczymy w swoim życiu, było naprawdę dla mnie dużym wyzwoleniem. No bo czy to naprawdę nie jest tak, że to właśnie będąc na tym Instagramie czy dowolnym innym miejscu internetowym, to wtedy nas omija najwięcej właśnie tego prawdziwego życia? Tak, no jakby to uczucie FOMO... wydaje mi się, że w ogóle też takie nieżycie w przestrzeni fizycznej jest bardzo wygodne. I ono, takie bycie w iluzji i odlatywanie, to jest też jakby takie zachwytnie, na przykład obserwuję u różnych osób i też u siebie w pewnym momencie takie zachwycnięcie się medytacją, wchodzeniem w siebie, to też są pewnego rodzaju jakby takie wyjścia ze świata rzeczywistego i wejście w swoją iluzję, wejście do siebie, to też jest wejście jakby okej, okay, ważne jest to, żeby tam wejść, przepracować jakieś rzeczy i tak dalej, ale w tym można się tak samo zaplątać, jak zaplątujemy się w Instagramie. I to jest niesamowite, że to życie jest naprawdę gdzie indziej i ja to życie widzę w kontakcie z drugim człowiekiem, tak jak siedzimy teraz przy stole i rozmawiamy o różnych rzeczach i w takich momentach nie masz ochoty trochę na to, żeby wyjąć telefon i nagrać bumeranga czy instastory, czy podzielić się tą chwilą, bo chcesz tą chwilę tylko dla siebie. I tu jest właśnie to jest życie w naturze, to jest życie właśnie w takiej uważności na drugiego człowieka, ale też w uważności na siebie. Czyli to schodzenie do siebie bym nazwała też znowu takim wchodzeniem w coś, w jakąś iluzję, a to życie jest w takim po prostu byciu, które teraz brzmi bardzo filozoficznie i pewnie byłoby tematem w ogóle na 14 tomów książki, ale to polega na tym, że po prostu dajemy sobie być. I wtedy nie ma żadnego FOMO, bo FOMO jest też iluzją. Bardzo ciekawe jest to, co powiedziałaś i nigdy się z tym nie spotkałam, że ktoś porównał iluzję tutaj instagramową też z iluzją właśnie w medytacji, że to są takie bardziej... mamy większe przyzwolenie na to, żeby uciekać w tego typu narzędzia jak medytacja, ale tak. To nadal jest forma jakiejś tam odcinki czasami. A to nasze życie zwykłe, codzienne, to bycie jest taką prostą, a zarazem bardzo trudną sztuką. Wiesz, co mnie ciekawi? Ciekawi mnie, czy ty zanim zrobiłaś sobie tę przerwę,
Uważałaś się za osobę uzależnioną od telefonu, od mediów społecznościowych? Jaka była Twoja relacja z mediami społecznościowymi i właśnie z uwiecznianiem pewnych rzeczy? Też jako twórczyni pytam się Ciebie, czy czułaś taką potrzebę, żeby zawsze zrobić zdjęcie czemuś, co wydawało Ci się ładne, inspirujące, albo podzielić się z każdą wartościową myślą? W moim przekonaniu moja relacja z Instagramem była bardzo zdrowa. Mhm. I pamiętam taki moment, jak pojechaliśmy z moim mężem do Szwecji i poprosiłam go podczas picia kawy, żeby mi zrobił zdjęcie i był tak strasznie wkurzony na mnie, że jesteśmy w takim miejscu, że jesteśmy w nim na krótko, a ja chcę tu zrobić zdjęcie i że on jakby nie rozumie w ogóle, co tu się wydarzyło. Mhm. W moim przekonaniu byłam na niego wtedy bardzo zła, bo pamiętam, że moim argumentem jest to, że to jest moja praca, że ja muszę to uwiecznić, że jakby ludzie muszą wiedzieć, że oni się inspirują w taki sposób i tak dalej. I kiedy wyszłam z Instagrama, zdałam sobie sprawę, jaka to jest iluzja. Jaka to była moja iluzja, że ja muszę się czymś podzielić, że muszę się dzielić swoim życiem, że muszę budować wizerunek przyjaciółki, bo inaczej ludzie nie będą na przykład kupować moich produktów, tak? Że muszę, że to, co mam do powiedzenia, jest tak wartościowe, że muszę się dzielić każdą myślą, że ta kawa, którą piję i to miejsce jest tak wartościowe, że muszę za każdym razem je oznaczać i w tym być. I moje życie z perspektywy czasu widzę to i oczywiście jakby to też ważne jest to, żeby sobie dać przyzwolenie na to, że to tak wygląda, że się budzimy z różnych iluzji. Mhm. I pewnie teraz też jestem w jakiejś iluzji, tak. Z której się za rok obudzę i to jest piękne, bo to jest cykl życia i można podejść do tego z beką, to wtedy jest dużo łatwiej. Ale właśnie ta iluzja bardzo mnie skorodowała i tak czuję, że spowodowała też te moje wyjście w ogóle też ze swojej pracy zawodowej, bo tam było tyle rzeczy, które ja muszę zrobić, że to przestało być dla mnie ciekawe, interesujące. Instagram po prostu zaczął w pewnym momencie ograniczać moją wolność. Mhm. Więc wtedy mi się wydawało, że wszystko jest okej, że to mój mąż nie ma racji i że się pulta nie wiadomo o co. Mhm. Że nie rozumie. Że nie rozumie, tak, że nie rozumie, że to jest moja praca i że ja muszę to zrobić i tak dalej. A teraz widzę, że jak w wielu obszarach mojego życia ten Instagram był dominujący. Na przykład przypominam sobie takie momenty, kiedy ubierałam się na jakieś wyjście, tak, żeby w razie, gdyby ktoś mi zrobił, gdybym sobie zrobiła zdjęcie, to żeby pasować do feedu na przykład. Albo żeby się nie powtórzyła jakaś kreacja. Albo żeby się coś nie powtórzyło, albo że ja muszę, wtedy jeszcze pracowałam w branży mody, więc miałam taką iluzję, że ja muszę tą branżę mody wspierać, więc ja muszę te rzeczy kupować i oznaczać. Nie mogłam pójść potrzebowałam zwykłego basica, nie mogłam po prostu gdzieś pójść go kupić, tylko to zawsze musiał być super przemyślany wybór i tak dalej. I tych presji było bardzo dużo i one były ograniczające, a moją nadrzędną wartością w życiu jest wolność, więc mnie to po prostu tak ugryzło w tyłek, że widzę z perspektywy czasu, dlaczego wyszłam. To jest też tak, że my jako twórcy mamy takie poczucie, że chcemy, musimy być inspirujący, a zapominamy o tym, że my też musimy się czymś inspirować, że jeżeli ja przeżywam teraz cudowny moment w kawiarni albo widzę piękne kwiaty, które u Ciebie stoją, to nie mogę się nimi pozachwycać, bo ja już myślę o tym, że to byłby piękny kadr i na pewno to wniesie tyle dobrego do życia innych ludzi, ale to tak naprawdę nam odbiera radości z tego, jakby zapominamy o tym, że to ma nas też karmić, te doświadczenia. I powiem Ci, że ja dokonałam takiego dosyć dużego ruchu w swoim życiu parę miesięcy temu, kiedy postanowiłam przestać nagrywać na YouTube'a, co było częścią mojej rutyny przez prawie 8 lat, czy nawet więcej. Wow. I przez 7 lat, tydzień Gratuluję. W tydzień, dzięki. Tydzień w tydzień, w każdy piątek o 16 był film, choćby nie wiem co. I duża część z tych materiałów to były materiały z podróży. I powiem Ci, że ja po raz pierwszy w tym roku byłam na wakacjach, na których nie nagrywałam. I ja poczułam się jak małe dziecko, które odkrywa życie. Ja nie patrzyłam na otoczenie kadrami. Ja nie czekałam z jedzeniem i nie jadłam potem zimnego, bo chciałam o wszystkim opowiedzieć, bo to też jakby sprawiało mi to ogromną frajdę i bardzo lubiłam te takie nieformalne filmy z wyjazdów, bo też sama lubię się inspirować tego typu materiałami, ale nagle zobaczyłam, jakie wakacje są super, kiedy ja nic na nich nie muszę robić, kiedy ja oglądam zachód słońca, bo jest piękny i po prostu sobie na nim siedzę i widzę, że jest cudowna kawiarnia i nie wyciągam tego telefonu i nie mam tego poczucia, że ja muszę to pokazać, bo przecież ten film będzie uboższy, jeżeli ja nie pokażę tej chwili, bo ta chwila była taka fajna, ale czy ona naprawdę była taka fajna,
kiedy ja cały czas patrzyłam na ten świat przez wizjer, tak? Przez obiektyw. I myślę, że to jest trudne dla wszystkich twórców, gdzie znaleźć ten balans i się w tym nie zatracić. Dlatego teraz wróciłaś, prawda? I zastanawiam się, jak teraz patrzysz na swojego Instagrama i jak jesteś w stanie zachować właśnie taką zdrową relację, że udostępniasz, dzielisz się różnymi przemyśleniami, wrzucasz piękne rzeczy, ale widzę, że jesteś spokojniejsza i że czujesz to, że teraz jesteś w dobrym miejscu, oczywiście na dzisiaj. Jakby co się zmieniło w Twoim nastawieniu? Chciałabym jeszcze nawiązać do tego inspirowania się, bo uważam, że to jest bardzo duży temat. Przypomniał mi się, jak właśnie mówiłaś o tym nagrywaniu i inspirowaniu się i o tym, jak twórcy inspirują innych twórców, obserwatorów Instagrama, to pamiętam, jak pojechałam do Nowego Jorku kilka lat temu po raz pierwszy i zwiedziłam Nowy Jork właśnie tropami Instagrama i moim takim przewodnikiem były te ładne kadry. I pamiętam, jak rozczarowujące to było dla mnie doświadczenie, bo te piękne kadry zamieniały się w rzeczywistości w obskurne knajpy z obrzydliwym jedzeniem i wyobrażam sobie, że zostały zapostowane tylko dlatego, że pasowały do feedu. I jak sobie przypominam, ile razy publikowałam coś właśnie z tego powodu, że to ładnie wyglądało w kadrze, ale nie do końca może rzeczywiście było spoko, to myślę sobie, że jednak nastąpiła teraz zmiana po tym powrocie, bo I don't care. Jakby idę na spacer wokół jeziora i widzę jakieś elementy, które mnie zachwycają i one bardzo często wyglądają po prostu jak bura plama na zdjęciu, z czego sobie ostatnio zdałam sprawę. Ale też jakby nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, bo to doświadczenie, które tam mam, ono jest dla mnie inspirujące i też zdałam sobie sprawę z tego, że ja nie szukam w ogóle inspiracji na Instagramie. Że są twórcy, którzy jakby ten... gdybym powiedziała, że jest jakaś 100% inspiracji w moim życiu, to ten Instagram, to podejrzewam, że to by było, nie wiem, no teraz tak mi przychodzi, że może 5% tej całej inspiracji, którą ja czerpię właśnie z zupełnie innego miejsca. Tak? I może teraz jako twórca strzelam sobie w kolano, ale ja niewiele wyciągam z tego, co obserwuję, nawet jeżeli obserwuję bardzo inspirujące osoby, bo po prostu to jest tak, jakbym chciała napisać książkę i czytała inne książki. Więc dla mnie, jako dla twórcy, ten Instagram nie jest inspirujący, bo ja gdybym się inspirowała Instagramem, to tylko bym robiła przeróbkę tego, co już widziałam. A to chodzi o to, żeby mieć jakiś swój punkt widzenia. Ale zawsze więc tak jest było? Jest jakiś paradoks tutaj. Zawsze tak było, czy wcześniej bardziej korzystałaś z Instagrama jako użytkownik i spędzasz więcej czasu obserwując innych i patrząc, co oni robią i czerpałaś większą inspirację z tego medium? Czy zawsze raczej byłaś takim zdystansowanym obserwatorem i Instagram nie był takim twoim, taką przestrzenią, w której spędzałaś dużo czasu? Myślę, że przed moim wyjściem z Instagrama, w ogóle też czuję się tak, jakbym wróciła z jakiś Mount Everest i opowiadam, jak tam było i słuchaj, przeżyłam na szczycie tej góry. Więc to jest też dosyć zabawna ta sytuacja, ale też ważna. To naszym dziadkom właśnie. Tak, wyszłam z Instagrama. Jak było? Tak. I po prostu dziadek patrzy się na ciebie, o czym ona w ogóle opowiada? Ja zawsze wychodzę z Instagrama. No dokładnie, nigdy tam nie wszedłem, tam. Nie? No ale to wiadomo, jakby tak. mamy też prawo do tego, żeby o tym rozmawiać. Tak. I ważne jest to, tak. że dla nas to jest ważny temat, więc to robimy. Przed wyjściem powiedziałabym, że wydawało mi się, że Instagram jest moim źródłem inspiracji. Ale widzę, że jakby to się zamieniało po przetworzeniu, ta inspiracja się zamieniała w pewnego rodzaju kalkę. I nie było w tym nic, w sensie dobra, bo też nie chcę deprecjonować swojej pracy. To jest też bardzo ważne, żeby honoruję siebie sprzed roku i cieszę się, że dokładnie tak wyszło, jak było. Wiesz co, bo to też, wydaje ci słowo, bo to też nie oznacza, że intencjonalnie coś kopiujesz. Po prostu my, oglądając rzeczy, które nam się podobają, nagle wpadamy na pomysł. Nam się wydaje, że on jest taki bardzo nasz, a potem się okazuje, że obejrzałyśmy to tyle razy u innych osób. Ktoś może nam zarzucić, że rzeczywiście kopiujemy i te treści są podobne, ale
mi też się to zdarza, ale absolutnie taki nie był mój zamiar. Mhm. Tylko jeżeli cały czas obserwujemy podobne kąty, otaczamy się tylko tym, ciężko powiew świeżości. W ogóle mi się wydaje, że łatwo zamykamy się w takich bańkach tematycznych w mediach społecznościowych i dochodzimy do takich wniosków, że wszystko jest takie, wszyscy noszą to, wszyscy chodzą tam, a tak naprawdę nie mamy dostępu do tylu innych przestrzeni, które mogą być inspirujące i nowe. Co Ciebie najbardziej inspiruje teraz, kiedy nie jest to Instagram? Kurczę, jakiś wewnętrzny głos. I to jest jakaś taka inspiracja, która płynie naprawdę z różnych elementów mojego życia. To są bardzo często rozmowy z ludźmi. Teraz, kiedy prowadzę sesje soul coachingowe, to są rozmowy z moimi klientkami. Ale to są przede wszystkim też jakieś własne doświadczenia, rzeczy, które przeżywam. I też widzę teraz, jak obserwuję siebie, kiedy się spełniam na tym Instagramie najbardziej, to spełniam się wtedy, kiedy dzielę się swoją historią, co okazuje się dla mnie najtrudniejsze. Tak, bo mi dużo łatwiej jest wrzucić zdjęcie z fajnej knajpy i je odznaczyć, albo podlinkować do czyjegoś przepisu, co ostatnio często robię, ale dużo trudniej jest mi opowiedzieć o swojej drodze, o swoich emocjach, o tym, o czymś takim, co rzeczywiście buduje takie poczucie, że pewnego rodzaju wspólnotowości, o którą mi chodzi na Instagramie, pewnego rodzaju takiej kuli, to w ogóle w sanskrycie oznacza rodzinę. I też nie mówię, że Instagramowicze inni i obserwatorzy moi są moją rodziną, bo absolutnie nie o to chodzi, ale bardziej myślę o nas jako o takich współtowarzyszach w drodze. I to doświadczenie jest bardzo inspirujące. To, w jaki sposób my filtrujemy to doświadczenie przez siebie. Takie bycie ze sobą, bycie w naturze, bycie z innymi ludźmi, więc jakby takie rzeczy, które wcześniej nie miały dla mnie żadnej wartości. Ale to jest też tak, że na przykład u mnie dużą wartością są wyjazdy i podróże i kiedy jestem w nowym miejscu, nagle przychodzą do mnie różnego rodzaju myśli i wnioski, których właśnie znikąd nie zaczerpnęłam, tylko one były we mnie. Tylko wyjeżdżając, to zazwyczaj jest utożsamiane z czasem wolnym, brakiem jakichś innych rozpraszaczy, takim poczuciem ciągłej ciekawości i inspiracji, a finalnie okazuje się, że to, co wartościowe mam do przekazania, już się znajduje w środku, tylko dopiero pozwalamy sobie to wydobyć właśnie poprzez to, że na przykład ja wyjeżdżam, albo ty po prostu siedzisz na tarasie i słuchasz ptaków i wtedy to do ciebie przychodzi. I uważam, że to jest piękne i właśnie w tym takim, może nie tyle w braku, bo to jest złe słowo, ale w takim wycofaniu się czasami, w tym takim spokoju, w tym niebyciu zaangażowanym i nieposzukiwaniu inspiracji, odnajdujemy tą taką wewnętrzną mądrość i wierzę, że każdy z nas ją ma, a szczególnie jeżeli jesteśmy twórcami i chcemy wnosić wartość do życia innych ludzi, no to ta higiena tutaj i to zatrzymanie jest bardzo ważne. Natomiast powiedziałaś wcześniej, że jakby ten czas detoksu cyfrowego był połączone ze zmianami zawodowymi i też wydaje mi się, że w ogóle kiedy podejmujemy takich kroków bardzo radykalnych, bo uważam, że no, dla osoby, która działa w przestrzeni internetowej, nagle powiedzenie, że z niej wychodzi na jakiś czas, jest radykalne, jest dużą zmianą. Zakładam, że to wymagało jakiegoś dużego impulsu, że to nie jest tak, że jest dobrze i nagle stwierdzam, a spróbuję sobie odwrócić wszystko o 180 stopni, tylko coś musiało spowodować, że jednak stwierdziłaś, że to jest koniec jakiegoś etapu. Nie wiem, czy chcesz się tym dzielić, ale co takiego musi się stać w życiu człowieka, może generalizując to nieco, żeby podjął tak stanowcze kroki i zdecydował się na taką dużą i też odważną zmianę? Totalne przegrzanie systemu musi się stać w moim przypadku. I takie poczucie, że jestem cały czas w jakimś takim niefajnym ruchu, że budzę się rano i już jestem zmęczona tym dniem, chociaż on się nawet nie zaczął jeszcze, że nie mam przestrzeni na oddech, że moja wolność jest ograniczona i zdaję sobie sprawę z tego, że sama ją sobie ograniczam, że jestem pod czyjeś dyktando właśnie na przykład tych inspiracji, trendów i tak dalej. To było też poczucie, że ta moja obecność w sieci jest tak naprawdę bezcelowa. No i powiedziałaś właśnie o tym, że to się wiązało u mnie z przerwą zawodową i ja sobie właśnie stawiając, przechodząc do tej przerwy zawodowej i tak naprawdę rezygnując w pewien sposób z Instagrama, zrezygnowałam dlatego, że przestałam prowadzić swój biznes. Czyli w momencie, ja 1 marca 2020 zawiesiłam swoją działalność i stwierdziłam, że udaję się na urlop, tak? 3-miesięczny.
I wtedy... Pięknie to się połączyło z pandemią. Pięknie to się połączyło z pandemią, bo ja wyjechałam na Bali i z Bali wracałam właśnie chyba 15 marca, kiedy ostatnim lotem generalnie. Więc to też było ciekawe, że ten mój okres takiego detoksu, ale też trochę poszukiwania swojej drogi, jakiejś takiej wewnętrznej prawdy i spokoju przede wszystkim, przypadł na czas pandemii, więc to było też dla mnie bardzo wyzwalające. Mhm. Ja jestem team pandemia, bo wiem, że gdyby nie to, że była pandemia, to bym znowu gdzieś pojechała, znowu sobie wymyśliła jakieś zajęcie i tak dalej, a tak to po prostu musiałam siedzieć na tyłku w domu ze sobą i też się przyjrzeć sobie i zobaczyć, co jest dla mnie ważne. Zobaczyć, co ja chcę robić, w jaki sposób mogę się w ogóle, w jaki sposób chciałabym, czego chciałabym doświadczać i w jaki sposób mogę przeżyć swoje życie, więc jakby to wyjście z Instagrama było powiązane z tym, że ja po prostu nie miałam już konkretnego produktu do sprzedania. A wynikało finalnie to, że nie miałam konkretnego produktu do sprzedania, wynikało z tego, że ja byłam po prostu kompletnie przegrzana, przepracowana, w takim wiecznym poczuciu też niedoboru, wiecznym poczuciu, że jestem niewystarczająco dobra w tym, co robię, że tylko czekam, aż ktoś mnie nakryje na tym, że ja tu ściemniam, czyli klasyczny syndrom oszusta. I to po prostu w pewnym momencie to uczucie i taki brak pewności siebie był nie do zniesienia. Więc ja wiedziałam, że jeżeli czegoś nie zmienię, to po prostu zwariuję. Ja się z Tobą zgadzam, że dla mnie też ten czas pandemiczny, może nie uznałabym tego jako team pandemia, ale był to na pewno czas, który był dla mnie prezentem, też właśnie z uwagi na to, że mogłam sobie pozwolić na siedzenie w ogródku z rodzinką i właśnie grzebaniu. Także no, jestem za to bardzo wdzięczna i to było bardzo potrzebne, bo też przez to, że nie było alternatyw, nie było innego wyjścia. Trzeba było po prostu się sobie przyjrzeć albo nie wytrzymać już ze sobą, więc dwie opcje. Było to pewno trudne, ale bardzo wartościowe. Natomiast też zastanawiam się, skąd wzięłaś w sobie taką odwagę, ale też zaufanie do siebie, zaufanie do świata, że coś innego na ciebie czeka, coś lepszego. Powiedziałaś, że trochę nie miałaś wyjścia, tak? Bo już po prostu poczułaś, że to jest koniec. Ale mam wrażenie, że jest bardzo dużo osób, które czują się wypalone zawodowo, trzymają się jakiejś ścieżki kariery, która wydaje się być okej. Ona ich męczy, ale jest pewną obietnicą stabilizacji, oczywiście zarówno finansowej, jak i w kontekście perspektyw rozwoju zawodowego. I trudno jest nam powiedzieć, nie, stop, ja tego nie chcę. Szczególnie na przykład w branży, która jest gloryfikowana przez innych. Ktoś mógłby oglądać to, co ty robisz i stwierdzić, ile dziewczyn by tak pomyślało, wow, pracuję w branży mody, robię takie fajne projekty, jest to kreatywne, poznaję fajnych ludzi, no, na obrazku wygląda to super i nagle cały świat mówi ci, idź w to, you go girl, po prostu robisz super robotę, to jest takie ekscytujące, niczym jak w Diabeł ubiera się u Prady. Tak, wszyscy mówią, Boże, przecież tysiące dziewczyn by się zabiło za tę pracę, ale ty czujesz, że to nie jest okej. I właśnie jak iść pod prąd i powiedzieć, że miałam bardzo fajne życie zawodowe, ale ono wcale nie było takie fajne i ja wierzę, że coś na mnie czeka lepszego. Jak to w sobie zbudowałaś? To jest w ogóle bardzo ciekawe, co mówisz, że trzeba mieć pewnego rodzaju odwagę do podjęcia takich kroków, a ja bym powiedziała, że trzeba na tej trampolinie wyskoczyć. Czyli potraktować te trudne momenty, które z perspektywy są w ogóle prezentami tak naprawdę. Tak jak mówisz teraz o pandemii, czy jak ja sobie myślę o tym, co działo się w moim życiu rok temu, to był prezent. I ja za każdym razem, jak mam taki trudny moment, po prostu traktuję to jako taką trampolinę, czyli wskakuję na ten moment i wybijam się do czegoś, do jakiejś zmiany. I to jest bardzo ciekawe, bo wiele osób, które teraz do mnie przychodzi na coaching, mówi, że ich taką ogromną obawą jest to, że one jak zaczną grzebać w sobie, to wszystko nagle będzie musiało się zmienić na zewnątrz, że one będą musiały wyjechać w Bieszczady, rzucić męża, w ogóle dzieci oddać do okna życia i zastanowić się po prostu, co dalej z moim życiem i zostać mnichem tybetańskim. A to w ogóle jakby nie o to chodzi. U mnie, oczywiście ja też jakby z takiej perspektywy komunikacyjnej mogę tutaj jakby gloryfikować ten moment takiego zatrzymania i mówić, że właśnie zmieniłam karierę zawodową i że to było takie duże i tak dalej, bo po prostu te duże słowa się zawsze lepiej sprzedają. Tak. Ale tak naprawdę to był dla mnie ciąg przyczynowo-skutkowy. Ja pracowałam w branży mody przez 10 lat i zajmowałam się budowaniem strategii dla marek. I w pewnym momencie zrozumiałam, że na czele marki stoi człowiek.
który dopóki on się nie zmieni i nie zmieni swojego podejścia do tego biznesu, to ja mogę mu zrobić najlepszą strategię i ona i tak nie będzie działać, bo po prostu ryba się psuje od głowy, krótko mówiąc. I wtedy sobie zdałam sprawę z tego, że chciałabym przygotować taki produkt, który będzie tak naprawdę najpierw ogarniać właściciela biznesu, a dopiero później jego biznes. No i w taki sposób powstały moje szkolenia ze strategii osobistej. Ja zrobiłam 2 edycje tych szkoleń, one się świetnie sprzedały i poszły rewelacyjnie. I tak naprawdę to, co robię teraz, jest kontynuacją. Tylko ja przez ostatni rok zdobyłam narzędzia do tego, żeby poczuć się jeszcze pewniej w tym, żeby być z drugim człowiekiem i żeby mu stworzyć przestrzeń do właśnie tego, żeby on mógł się rozwinąć. Więc jakby z mojej perspektywy, i może to nie brzmi tak fascynująco, jak właśnie rzuciłam branżę mody i zdobyłam nowy zawód, tylko to była po prostu, to był ciąg przyczynowo-skutkowy, to był rozwój. A więc od strony kariery, a od strony prywatnej i osobistej, to tak naprawdę to był moment przegrzania, który ja potraktowałam jako trampolinę do tego, żeby zmienić coś w swoim życiu. I to nie były zmiany zewnętrzne, bo ja siedzę dokładnie w tym samym domu, mam dokładnie tego samego męża i mam dokładnie te same problemy. So called, tak? Czyli problemy, wyzwania, jakieś tam rzeczy, z którymi się na co dzień mierzę i które przerabiam, tylko mam po prostu teraz zupełnie inną perspektywę. I tym ogromnym wsparciem dla mnie właśnie w tym czasie zmiany był tak naprawdę soul coaching i moja soul coachka Celestyna Osiak, która do dziś jest moim coachem. Teraz pracujemy już stricte biznesowo, ale jej wsparcie i w ogóle wsparcie takich profesjonalistów, ludzi, którzy przechodzili przez podobne rzeczy i teraz się dzielą swoim doświadczeniem, pomagając ludziom zdobyć się na tą odwagę, To była dla mnie duża rzecz wtedy. I soul coaching tak naprawdę. I czasami jak o tym mówię, to tak sobie myślę, że brzmię jak totalnie po prostu jakaś wkręcona w to osoba, jak jakaś sekciara. Ale naprawdę jakby właśnie to takie soul coaching, który mówi o tym, że wszystkie odpowiedzi są w tobie. Więc w soul coachingu ty jesteś twoja dusza jest twoim coachem, tak? Więc tak naprawdę ty... Mhm. To jest najlepsza praca ever, bo ja siedzę z moim klientem i on ma strumień myśli, uświadomień, a ja tylko zadaję pytania pomocnicze. I ten soul coaching, czyli mogę powiedzieć, że właśnie bycie ze sobą mi najbardziej było dla mnie największym wsparciem, bo ja tą odwagę zawsze miałam, tylko po prostu dostęp był ograniczony właśnie przez różne fałszywe przekonania na swój temat. Więc krok po kroku po prostu się dogrzebuje do tej odwagi i tak naprawdę ona zaczyna promieniować na kolejne obszary mojego życia, tak? Ale powiedz mi, czy w momencie, kiedy zamykałaś pewne etapy zawodowo, robiłaś sobie przerwę od pracy, to już czułaś, co Cię woła, jaka kolejna rzecz Cię woła, czy jakby wtedy rozpoczynając ten czas właśnie już nazwanego przeze mnie wcześniej detoksu, czekałaś, aż coś do Ciebie przyjdzie i wtedy pojawił się soul coaching. Czekałam. Miałaś ten taki moment bycia w nieznanym, bycia w ciemności. O Jezu, tak, pamiętam, prowadzę taki dziennik, w którym tam się nazywa 5 lines a day, czyli 5 zdań dziennie, 5 linijek dziennie i w tym dzienniku napisałam, że mam dosyć tego zawieszenia, że jestem pomiędzy tym starym a nowym, ale jeszcze nie wiem, co to jest to nowe, chociaż tak naprawdę, słuchaj, jak sobie teraz o tym pomyślę, to ja od początku wiedziałam, co to jest. Po prostu, bo to przyszło w jakiejś medytacji, wizualizacji, właśnie na takiej sesji soul coachingowej i od razu wiedziałam, co to jest, tylko przez rok pracowałam ze swoim oporem. Bardzo go tutaj pozdrawiam, ściskam i cieszę się, że... Swoją rolę spełnił, ale już dziękujemy. Swoją rolę spełnił, ale już dziękujemy, więc jest przytulony i zaopiekowany teraz i sobie grzecznie po prostu bawi się swoimi klockami. Więc teraz jak mnie o to zapytałaś, to czuję, że wiedziałam, co to będzie. Kokieteryjnie i jakby sobie dokładałam tak do pieca, że nie wiem i że, bo fajnie, bo ten stan niepewności, on też jest uzależniający i to też jest w ogóle iluzja, tak? Wcześniej nie pytałaś. A co masz na myśli, że ten stan jest uzależniający? To bycie w niepewności, tak. Bo to jest takie kokietowanie losu. Odkrywam siebie, Odkrywam siebie, szukam i tak dalej, a ty jakby nie masz czego, ty jakby jesteś tutaj, tak? Więc możesz albo szukać do końca życia, albo po prostu stwierdzić, jestem tutaj.
Bardzo mi się podoba to podejście, jak powiedziałaś, właśnie ciąg przyczynowo-skutkowy. Moja przyjaciółka, która mieszka w Los Angeles, która też jest moim zdaniem bardzo specyficznym miejscem i też nie bez powodu właśnie ona używa tego stwierdzenia, że ona wyobraża sobie życie w taki sposób, że chodzi po niewidzialnych schodach i wierzy, że jest kolejny schodek. Ona go nie widzi, ale ufa, że on tam jest. I to jest trochę tak, że to nie jest nagłe oświecenie, które przychodzi do nas, kiedy jesteśmy w naszej pracy X i nagle wyobrażamy sobie naszą karierę Y i po prostu wow, switch 180 stopni, tak. Tylko dostajemy takie małe wskazówki cały czas i to nie chodzi o to, żeby nam w momencie zmiany przyświecała wizja dziesięcioletnia. Mam wrażenie, że to jest ta presja, że tak. Kiedy chcemy się przebranżowić, z założenia musimy przedstawić światu, bo takie są oczekiwania rodziny, znajomych, że my teraz powiemy, dobra, ta kariera była fajna, ale tu jest mój plan. Ja teraz pójdę do szkoły, na Uniwersytet Medyczny i zrobię to, to, to i to i za ileś lat będę miał swoją praktykę i wtedy wszyscy powiedzą, dobrze, no to teraz możesz. A właśnie chyba największa odwaga tak naprawdę nie jest w tym, żeby zrobić ten wielki skok i plan, tylko żeby powiedzieć, mam jedną poszlakę i spróbuję. Pójdę o kilka kroków w tę stronę, jak mi się spodoba, no to znowu jakaś wskazówka, spotkam jakąś wskazówkę na drodze i wtedy pójdę dalej, że... Ale zobacz w ogóle, jakie to jest ekscytujące. Tak, ja już mówię o tym, także co wow. Nie? Pójdę na 5 lat na uniwersytet, a za 10 lat będę kimś tam. W ogóle jakby nie. Jakie to jest ekscytujące, kiedy pozwalamy temu życiu się dziać tak, po prostu. Tak. I kiedy pozwalamy mu na to, żeby ono się tak jakby pewnego, właśnie jak te schody, tak żeby się rozwijało przed nami, jak taki dywan. I nie wiemy, co jest schowane w tym rulonie, ale wierzymy w to, że to jest najlepszy scenariusz dla nas ever. I w tym jest oczywiście bardzo dużo odpuszczenia i też takiego zaufania do życia. Tak. Tak. I takiego poczucia, ja w ogóle ostatnio mam takie poczucie, bo możesz w to wierzyć lub nie, jestem też jakby 10 lat się zajmowałam strategią, która polega na planowaniu, tak? No właśnie, a teraz żyję z dnia na dzień. I to jest niesamowite, bo ja mam jakiś zarys tego, jak chciałabym się czuć w swojej pracy. I to jest dla mnie najważniejsze. Tak. Co ja będę robić, co ja będę zarobić za 10 lat? Co ja będę robić za 2 lata, ja po prostu nie wiem i też daję sobie pozwolenie na to, żeby nie wiedzieć. I myślę, że też mnie to bardzo spinało właśnie jako stratega, osobę profesjonalną, bo sobie po prostu źle definiowałam te pojęcia, więc mnie to w jakiś sposób spinało, że ja muszę wiedzieć, tak? Że jakby moja praca polega na tym, żeby wiedzieć. A nie wiem, tak? Nie wiem. Daję sobie pozwolenie na to, żeby nie wiedzieć. Ja nie wiem, co będzie, tak? Ktoś mnie pyta, czy będę robić drugą edycję kursu. No teraz już wiem, bo się zbliża ten moment, kiedy fajnie by było to zrobić, ale ja nie wiem, co będę robić za pół roku. Ale też wracając nawet do tematu pandemii, ona nam w bardzo dobry sposób właśnie to pokazała, że my trzymaliśmy się tych stałych posad i tej perspektywy stabilnej sytuacji do emerytury, w cudzysłowie, już patrząc taką tradycyjną drogą. I bawi mnie, bo dobra, to mnie w ogóle nie bawi, ale zastanawia mnie to, że na przykład moja praca, czy praca jakiejś tam osoby kreatywnej była od lat uznawana za coś totalnie niepewnego, niestabilnego, nie idź w to, jak ty możesz w ogóle żyć, tak w sumie nie wiesz, czy tam trafi ci się jakaś współpraca, czy jakiś nowy projekt i we mnie to zawsze budziło niepokój. I ja dopiero w zeszłym roku zrozumiałam, że moja praca jest znacznie bardziej stabilna niż te wszystkie posady, bo w takiej sytuacji ty, będąc osobą otwartą, niezdefiniowaną poniekąd, możesz dać się właśnie ponieść, pójść za jakąś inspiracją, za jakąś wskazówką, dostosować się do okoliczności. Okej, zmienia się rynek, ja też mogę dokonać jakichś zmian. Natomiast w sytuacji, kiedy jesteś całkowicie uczepiony jakiejś wizji, tego, że to będzie moja droga na 15 lat, nagle przychodzi coś tak nieoczekiwanego i to wszystko nam się rujnuje, bo my nie mamy zaufania do siebie, tylko mamy większe zaufanie do tych czynników zewnętrznych, które dają nam tą iluzję stabilizacji. Tak. Ja myślę, że to jest mega trudne, ale zbudowanie w sobie tego zaufania do tego, że ja wiem, jest chyba największą mocą, jaką można posiąść. I ciekawi mnie, jakby co dało Tobie siłę na to, żeby sobie tak w pełni zaufać. Bo powiedziałaś, że też miałaś problem z tym, że jesteś niewystarczająco dobra w swojej pracy, że masz ten syndrom oszusta, że co jeżeli ja tak naprawdę w ogóle nie działam dobrze dla innych. Jakby cały czas podważałaś gdzieś tam swoje kompetencje, a jednak miałaś na tyle zaufania do siebie, żeby w siebie zainwestować, żeby pójść na soul coaching i poświęcić czas sobie. Myślę, że to jest coś, z czym zmaga się tyle osób, żeby nagle dać sobie ten czas, jak zasłużyć na ten czas i na to dokształcanie się i na to poszukiwanie. Myślę, że to jest w ogóle super pytanie, jak chcieć o siebie tak zadbać i to jest, mam wrażenie, że to jest clue do wszystkiego,
że masz tą wolę, żeby o siebie zadbać, bo w pewnym momencie twoje życie staje się po prostu wrzodem na tyłku i zastanawiasz się, jak to jest możliwe, że kiedyś się cieszyłam ze wszystkiego i moja praca sprawiała mi tyle satysfakcji, a teraz nagle ja zastanawiam się, boję się tego, żeby się obudzić, bo nie chcę się znowu czuć tak, jak się czuję. I to było dla mnie największą motywacją i tak naprawdę to było dla mnie największym źródłem siły. I miałam też takie osoby, które były dla mnie takimi zewnętrznymi powerbankami pewności siebie. I bardzo często jest tak, że nasi bliscy w nas widzą coś, czego my w sobie nie widzimy. Osoby, które napotykamy przypadkowo na ulicy, to są jakieś... Przypadkowo w cudzysłowie, tak. To są jakieś sytuacje, które nas stawiają do czegoś i się okazuje, że my do tego stajemy w jakiejś swojej prawdzie i w takiej sile. I to były te momenty, te takie neurościeżki wybudowane przez lata robienia różnych rzeczy, które powodowały, że czułam, że dam sobie radę i tak naprawdę im więcej robiłam tego, im bardziej się poddaję temu procesowi i to cały czas trwa, bo to też jest ważne, żeby to powiedzieć. Bo ja teraz na przykład nad tym pracuję, że to jest okej, że jestem w procesie i to jest okej, że ja pracuję z różnymi rzeczami i to mnie nie dyskwalifikuje do tego, żeby pracować z ludźmi i też im pomagać w tym, co się u nich w życiu dzieje, w karierze zawodowej i tak dalej. Więc ja sobie daję pozwolenie na to, bo też widzę, jaką drogę przeszłam i honoruję tą drogę i ona też jest dla mnie źródłem siły. I właśnie teraz, jak to powiedziałam, to czuję, że to źródło siły wynika też z pewnego rodzaju zatrzymania. Że się zatrzymuję, patrzę na swoje... Biorę oddech, tak jak teraz wzięłam oddech. Patrzę na swoje życie z perspektywy lotu ptaka. I widzę to wszystko, co zrobiłam, tak? I widzę, jakim człowiekiem jestem, widzę, że jestem kochająca, widzę, że mam te pokłady miłości wobec innych ludzi, więc może fajnie by było też wykorzystać te pokłady miłości wobec siebie. I co to będzie oznaczać, że ja będę siebie kochać? I oczywiście ten temat self-love jest teraz bardzo mocno wyeksploatowany, ale wydaje mi się, że tak jakby korzeniem tego problemu jest takiego właśnie braku zaufania do siebie, braku poczucia swojej siły, braku też poczucia sprawczości, braku takiego poczucia, że ja mogę się zatrzymać, bo ja jakby nie ma czegoś takiego jak obieg, więc ja z niczego nie wypadnę. Tak? No jakby zobacz też, jaka to jest iluzja, co to w ogóle znaczy. U podstawy tych problemów, które my mamy z siłą i z zaufaniem sobie, leży brak pewności siebie. Tak, i zobacz, że wszystkie te tematy, o których my dzisiaj rozmawiamy, sprowadzają się do pewnego rodzaju braku pewności siebie. Tak, jeżeli ta pewność siebie została w jakiś sposób naruszona, na przykład w naszym dzieciństwie, okoliczności życiowe, doświadczenia, to co czujemy wpływa na to, że ona po prostu fluktuuje w pewien sposób, się zmienia i nie czujemy się na przykład dobrze w swoim ciele, nie czujemy się dobrze na ziemi, krótko mówiąc, tak, więc uciekamy w tą iluzję, żeby nie czuć tego, co czujemy, bo myślimy, że jesteśmy swoimi emocjami, a tak naprawdę to jesteśmy po prostu czymś o wiele więcej niż uczucie zdenerwowania, czy smutku, czy radości, tak? I myślę, że powrócenie do tej pewności siebie, przyjrzenie się jej i budowanie jej krok po kroku poprzez codzienne decyzje, które podejmujemy, to są proste decyzje. Tak, to jest czasami to, ja się śmieję, że gadam ze swoją duszą o tym, co by chciała zjeść na śniadanie i decyduję, jakby daję jej to. Bo my tak często delegujemy. Pozwalamy, żeby menu restauracji zdecydowało, albo catering dietetyczny, żeby zdecydował, albo nie wiem, nasza mama, nasz partner, ktokolwiek. Zamiast zapytać siebie, to nie chodzi tylko o jedzenie, tak? Tylko to jest metafora różnego rodzaju rzeczy w naszym życiu, które i tych czynników zewnętrznych, które nami sterują, bo my nie pozwalamy sobie samym odpowiedzieć na to pytanie, czego chcę. No a czemu nie pozwalamy sobie odpowiedzieć na to pytanie, czego chcę? Bo po pierwsze nam się wydaje, że ktoś ma lepszy pomysł na nas, więc ktoś nam powie. Po drugie, to jest rzucanie odpowiedzialności na drugą osobę i to jest coś, co ja obserwuję często wokół siebie, ale też w sobie, że dużo łatwiej jest, jak ktoś podejmie za mnie decyzję, co ja mam robić w życiu, bo jak się coś spieprzy, to ja nie będę musiała brać za to odpowiedzialności, bo po prostu ta osoba mi to, ona mi to powiedziała, dlatego to zrobiłam. Więc to jest jakby powrót, tak naprawdę dla mnie na tym polega dorosłość, że biorę odpowiedzialność za swoje emocje, biorę odpowiedzialność za swoje życie, nadaję, kreuję to życie, więc to jest jakby zamiana z perspektywy ofiary swojego życia na kreatora swojego życia, ja je kreuję.
tak, to ja wybieram swoje doświadczenia. Dzisiaj chcę doświadczyć smutku, więc go doświadczę. Dzisiaj chcę doświadczyć radości, więc doświadczę radości. Więc ja wybieram to, jak ma wyglądać moje życie, podejmuję decyzję i zobacz, że jakby krok po kroku ta pewność siebie się buduje. Ona wyszliśmy od 3 na 10, teraz jest 6 na 10, podejmę kolejne decyzje i wiesz, to jest tak, że przez 7 dni pytałam się, co mam ochotę na śniadanie, a 8 dnia pytam mojej duszy, czyli de facto siebie, tak? Swojej intuicji, swojego jakiegoś po prostu wewnętrznego przewodnika, kiedy ma się odbyć mój kurs i już wiem, że to się ma odbyć wtedy i wtedy, tak? I jakby i nagle te decyzje są coraz większe, ale tak naprawdę to się niczym nie różni, bo podejmujemy je w kontakcie ze sobą. I wtedy nie potrzebujemy coacha, guru, nauczyciela, jakiegoś dyktatu białego kitla, tylko po prostu jesteśmy my ze sobą, ze swoimi decyzjami w pełnej odpowiedzialności. To jest w ogóle taka moc, aż mam tak, czuję ciary, jak to mówię. Ja bym nawet zamieniła to słowo pewność siebie na takie poczucie zasługiwania, że często w ogóle pewność siebie się jakoś tak źle kojarzy, że to jest jakaś taka osoba zrozumiała, pewna siebie, która po prostu wychodzi przed szereg. A mam wrażenie, że i to oczywiście warto zmienić tę definicję, bo pewność siebie jest czymś mega ważnym, to jest ta wewnętrzna moc, tak. Ale dla mnie jest to właśnie równoznaczne z tym, że nam się wydaje, że na coś nie zasługujemy, że nam się wydaje, że to, że my się męczymy w pracy, to, że są dla nas niemili ludzie w pracy, to tak już jest. No, tak to wygląda. To nie, tak my na to nie zasługujemy. Jest. I super, co to powiedziałaś, że żeby zapytać siebie, jak się chcemy w tej pracy czuć. I to jest jakby ten pierwszy krok. Tylko jeżeli my nie czujemy, że zasługujemy na to, żeby się tak czuć, to nie jesteśmy w stanie z tej pracy zrezygnować. Bo dopiero wtedy, kiedy poczujemy, że nie no, przecież ja powinnam być zadowolona, bo chcę być zadowolona, to po prostu no, należy mi się, też znowu takie słowo kontrowersyjne, ale poniekąd tak, należy mi się takie środowisko pracy, w którym ja będę kwitnąć, gdzie będę przychodzić zadowolona. I to nie chodzi o to, że teraz każdy z nas ma się realizować zawodowo, bo też uważam, że to jest mega indywidualna kwestia. Są ludzie, dla których praca jest czymś pobocznym i absolutnie ma być po prostu okej. Ale zazwyczaj właśnie te kroki zawodowe, to ten brak właśnie tej odwagi, aby coś zmienić, wynika właśnie z tego, że nam się wydaje, że tak to już jest i że dlaczego miałoby być lepiej? I to jest, myślę, mega smutne. Do tego dochodzi ten brak zaufania do tego, że może być lepiej. I właśnie zatacza się to koło takiego samo unieszczęśliwiania, takiej autodestrukcji. I zastanawiam się właśnie, co powinna usłyszeć taka osoba, która stoi na takim rozdrożu. Bo wiesz, powiedzieć, że chodzi tutaj o pewność siebie jest łatwo, ale zbudować ją jest znacznie trudniej. Szczególnie kiedy, tak jak powiedziałaś, do tego wchodzą różnego rodzaju sprawy z dzieciństwa, czy różnego rodzaju nieprzepracowane traumy i rzeczy, którym trzeba się przyjrzeć, co też jest trudne. Jakbyś miała powiedzieć komuś, kto stoi na takim rozdrożu, jak postawić ten pierwszy krok, żeby sobie zaufać, żeby poczuć, że zasługuje na to, żeby było lepiej, to jaką wskazówkę byś dała? Dokończyć zdanie. Daję sobie prawo do, daję sobie prawo na. I przypomina mi się taka historia w ogóle, z ubiegłego roku, z listopada. Ja mam prawo jazdy od 10 lat i nie jeździłam samochodem. I właśnie w tym procesie soul coachingowym jakoś tak, który jest de facto procesem, znowu to jest ważne, żeby dla mnie to jest ważne, żeby to powiedzieć, to jest po prostu bycie ze sobą, poznawanie siebie i dawanie sobie prawo do, dawanie sobie prawo na i tak dalej. Któregoś dnia po prostu wsiadłam do samochodu i zrozumiałam, że ja sobie nie dawałam prawa do tego, żeby jeździć samochodem, bo nie dawałam sobie prawa do tego, żeby zająć miejsce na drodze. Nie dawałam sobie prawa do tego, żeby popełnić błąd na tej drodze. Nie dawałam sobie prawa do tego, żeby po prostu być kierowcą. I pamiętam, że wtedy trafiłam na jakiś wpis blogowy, bo zgooglowałam, jak zacząć jeździć samochodem. I trafiłam na wpis dziewczyny, która w ogóle jest jakąś fotografką i napisała wpis o tym, jak jeździć samochodem. I ona tam napisała o tym, że po prostu dała sobie prawo do tego, żeby wsiąść do tego samochodu i pojechać, bo ona chciała ze swoimi koleżankami jechać na jakiś tam wyjazd, wakacje i po prostu wsiadła do samochodu i dała sobie do tego prawo. I myślę, że to jest w ogóle podstawa i tego budowania po prostu swojego wewnętrznego autorytetu i też takiego pozwolenia sobie na to, żeby zająć miejsce w tej przestrzeni. Tak, bo to, że ja tu fizycznie jestem, to nie znaczy, że
daję sobie tutaj prawo być, tak? Czy może chowam się w kącie i tylko czekam po prostu, boję się, że zajmuję komuś miejsce, jak ktoś wchodzi do pokoju, to muszę się przesunąć, bo już wyprzedzam czyjeś, wiesz, czyjeś potrzeby, więc daję sobie prawo, dać sobie po prostu prawo. Dać sobie prawo do tego, żeby nie wiedzieć, dać sobie prawo do tego, żeby zmienić, dać sobie prawo do tego, żeby skakać z kwiatka na kwiatek, jak to mówią, to jest też niesamowite, że zmiana w przypadku kobiety czy mężczyzny jest określana jako skakanie z kwiatka na kwiatek. Po prostu nie, ja sobie daję prawo do tego, żeby zmienić, mam na to ochotę. I takie właśnie wybieram doświadczenie swojego życia na ten moment. Więc jak sobie daję prawo i wybieram i jestem w kontakcie ze sobą, ze swoją duszą, sercem, intuicją, jak chcecie to tylko nazwać, to wtedy jestem kreatorem, a nie odtwórcą. Tylko po prostu jestem w mocy i mogę, wtedy jest wszystko możliwe, naprawdę. Pięknie to powiedziałaś i to jest też o tym, że dajemy sobie prawo do tego, żeby być sobą dzisiaj, w tej wersji z dzisiaj. To, co powiedziałaś, super to było, że zawodowo bałaś się, że jeszcze nie jesteś wystarczająco kompetentna na ten moment, żeby robić to, co robisz. Ale z drugiej strony, każdy z nas potrzebuje pomocy na innym poziomie. Ja tak mam na przykład z moimi produktami, które napisałam rok temu. Mówię tak, kurczę, dzisiaj bym to napisała inaczej. Jakby chyba ja to usunę ze strony, dlatego że ja bym to powiększyła o jeszcze jakieś dodatkowe rozdziały. I moja przyjaciółka powiedziała do mnie, Karo, ale są ludzie, którzy potrzebują tego, do czego ty doszłaś wtedy. To są te dokładnie informacje, tak, które są tym osobom potrzebne. One nie mogą wysłuchać teraz tego pełnego pakietu z dzisiaj, tylko są na etapie, gdzie potrzebują tamtych materiałów. A potem podrosną w danym obszarze, jakkolwiek by to nie brzmiało, i może sięgną po te kolejne, ale właśnie honorujmy tą drogę i pozwalajmy sobie też pomagać innym i wnosić coś do życia innych na każdej płaszczyźnie w tym momencie, w którym jesteśmy. Tak jakby oczekiwać od, nie wiem, od lekarza z 2-letnim stażem, że będzie tak samo kompetentny jak ten z 50-letnim stażem, ale ten z 2-letnim stażem też się przysłuży wielu pacjentom. I tak samo właśnie, gdzie Twoja kariera jest mega dynamiczna i tak poznałaś nowe narzędzie, które dzielisz się teraz z ludźmi, możliwe, że za rok stwierdzisz, że to w ogóle nie jest to, ale to, co było Twoje w danym momencie było wystarczająco wartościowe dla odpowiednich osób w odpowiednim czasie. I myślę, że to jest taka, wow, to jest dopiero taka wolność. To jest ogromna wolność. Wiesz, że wnosisz wartość zawsze, każdego dnia na innym poziomie i ta wartość nie była mniejsza, bo komuś to pomogło. Komuś to był gotowy na ten komunikat w tej formie. Przede wszystkim jakby no w pracy z w tym, o czym mówisz, tak jakby wydaje mi się, że trzeba w ogóle wyłączyć perspektywę czasu. I wtedy wszystko staje się prostsze, tak. Jakby nie ma... Czas nie istnieje. Czas nie istnieje. Spoiler. Spoiler. Uwaga. No więc jakby, jak wyłączamy perspektywę czasu, to jest tylko rozwój. No a czym innym jest życie? W sensie nie rozwój, inaczej. Jakby jakaś droga, która tak naprawdę do nikąd nie prowadzi. Spoiler. Tak? To jakby po prostu jestem i na dziś mam do zaoferowania to... I w moim przekonaniu to jest najlepsze, co mogę dać, więc to właśnie daję. I pamiętam właśnie, bo ja tak mówiłam o tej szkoleniu ze strategii osobistej, co mi się wtedy wydawało, że nie mam narzędzi do tego, żeby pomagać ludziom, żeby się dzielić i że w ogóle o czym ja tu mówię, powinnam być wykształcona w tym temacie. A do dziś dostaję informację zwrotną, że to szkolenie zmieniło czyjeś życie. Że ktoś na przykład po tym zrobił jakąś rewoltę albo właśnie uświadczył się w przekonaniu, że wszystko to, co robi, ma sens i że to ma być dokładnie tak, jak ma być. A ja nie miałam wtedy narzędzi soul coachingowych. Tak? I to skłania mnie ku wnioskowi, że naprawdę wszystko jest w nas. I te narzędzia, które sobie wymyślamy, tak, które gdzieś tam jakby one nam pomagają, bo trochę ubierają jakby coś, co jest ulotne, energetyczne i tak dalej w jakąś formę, tak? I te pytania pomagają, bo my możemy się skomunikować gdzieś na poziomie właśnie słowa na przykład, tak? I fajne jest to, jak ktoś fajnie coś ubierze w słowo, ale na koniec dnia to my tu sobie gadamy, a nasze dusze... Jakby i tak hulają. Wiedzą, hulają i się po prostu już umówiły dużo wcześniej niż my na to, żeby się właśnie być dokładnie w tym miejscu i w czasie i one chcą po prostu doświadczyć jakichś rzeczy, ale ja się czuję kompletna. I tego życzę wszystkim, a na koniec, bo coś czuję, że powoli, dosłownie za minutę zadzwoni Twój timer, więc pięknie, pięknie się tutaj wyrobiłyśmy. Powiedz dosłownie pokrótce, czym jest soul coaching? Bo to jest mega ważne, bo to pojawiło się to słowo, myślę, że wiele osób może być zorientowanych. Mi się wydaje, że to jest program, który jest bardzo nieszablonowy i bardzo intuicyjny, więc na czym on polega?
Soul coaching to jest taka metoda, której może doświadczyć każdy i to jest tak naprawdę narzędzie do tego, żeby poznać siebie. Narzędzie do tego, żeby spędzić ze sobą dużo więcej czasu. To jest narzędzie do tego, żeby w ogóle spędzić ze sobą czas, żeby uhonorować siebie i żeby siebie odkryć i odkryć prawdę o sobie. Ale czy kierowałabyś to bardziej do osób, które poszukują siebie od strony zawodowej, czy każdej, bo to jest połączone? Idealnie. A gdyby ten dzwonek był symbolem czegoś w Twoim życiu, zapytam soul coachingowo, to czego byłby symbolem? Że czas na obiad. Że czas na obiad, no właśnie. Na obiad, czas na obiad i czas na obiad dla duszy i na nakarmienie jej właśnie, więc tą duszę... Właśnie to jest bardzo ciekawe, bo taką widzę, że motywacją dużą jest jakieś niepowodzenie w biznesie na przykład tych osób, które się ze mną kontaktują, ale tak naprawdę my rozmawiając o biznesie rozmawiamy o tym samym, rozmawiając o związkach i o tym samym, kiedy rozmawiamy o dzieciach, więc tak naprawdę wszystko się sprowadza do jakiegoś takiego poczucia, że mamy w sobie wewnętrzny kompas i że on jest właściwy dla nas i że ten autorytet decyzyjny leży wewnątrz, a nie na zewnątrz i to właśnie wybudowuje soul coaching, bo jak sobie teraz myślę tak od strony takiej obrazowej, to jest takie zajęcie sobie miejsca w kalendarzu właśnie na siebie. No i właśnie, czy może to jest dobry moment, żeby wspomnieć o właśnie miałam cię to zapytać. 28-dniowym programie soul coachingu, który prowadzę właśnie dla osób, które chcą spędzić czas ze sobą, chcą siebie zeksplorować i chcą z taką odwagą po prostu zobaczyć, co tam jest w środku, a tam naprawdę latają rajskie ptaki. Nawet jak nam się czasami wydaje, że zostaniemy tam Mordor, to tamtego Mordoru wewnątrz nie ma, tylko jest coś naprawdę niesamowitego i dla takich osób, które chcą spędzić czas ze sobą, które chcą się zatrzymać, które chcą poczuć siebie, organizuję 28-dniowy program soul coachingu, który tak naprawdę jest pakietem narzędzi soul coachingowych, z których później można korzystać do woli przez całe swoje życie, aż nam się to nie znudzi. Aż przestaniemy zadawać sobie różne pytania i ten 28-dniowy program soul coachingu startuje 6 lipca, druga edycja, także zapraszam serdecznie. Wszystko podlinkujemy, a ja Tobie, Ola, bardzo dziękuję za tę inspirującą rozmowę i za ugoszczenie mnie raz jeszcze w tym pięknym miejscu. Wszystkiego dobrego Ci życzę i do usłyszenia niebawem. Dziękuję. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jak zawsze przypomnę, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano i posłuchacie go na YouTubie, na Spotify oraz na iTunesie. I jeżeli jesteście regularnymi słuchaczami, będzie mi bardzo miło, jeśli podcast zrecenzujecie, bo szczególnie na iTunesie ma to ogromny wpływ na to, że treści są polecane, a wydaje mi się, że jeżeli coś nam się podoba, to chętnie też dzielimy się tym z innymi, dlatego na iTunesie, w aplikacji podcasty na iPhone'ach możecie wystawić opinię, recenzję podcastowi i dać mu wybraną liczbę gwiazdek. Na Spotify oczywiście zaobserwować podcast, na YouTubie zasubskrybować kanał, napisać komentarz, dać łapkę w górę. Także komentujcie, jeśli macie jakiekolwiek przemyślenia, ale głównie w tym celu zachęcam Was do odwiedzenia Instagrama Karolina Sobańska Podcast, ponieważ jest to miejsce, gdzie ja wchodzę najczęściej z Wami w interakcję. Każdy odcinek ma kilka postów tematycznych, także poszerzamy te treści, rozmawiamy, dyskutujemy, inspirujemy się wzajemnie i wspieramy. Także zaglądajcie, linki są oczywiście w opisie. No i mój Instagram oficjalny Karolina Sobańska też zawsze czeka na Was otwarty. Także dzięki wielkie za wysłuchanie tej rozmowy i do usłyszenia za tydzień w odcinku solowym. Cześć!